Udało ci się! I reszta załogi. Richard Wand, Edward England i Thomas Tu. Sam, patrz. Chyba wiem, dokąd iść. Zaraz. Chwileczkę. To 11 piratów. Brakuje naszej gwiazdy. Aha. Dziwne. Zobaczmy. No dobra, dokąd teraz? Twój posąg Everiego się znalazł. Wiesz co? Zaczynam odnosić wrażenie, że Avery był narcyzem. Naprawdę? Tak. No to chodźmy, zobaczmy, co dla nas ma. Trochę tu wysoko. Nie! Trochę tu wysoko. Nathan, tylko szczerze, jak nasza wyprawa wypada na tle twoich? Zapytaj mnie, jak będzie po wszystkim. Nie zerwij się! Nie zerwała się. Bosko. Dobra, chodź! Łódź jest na dole. Pan pierwszy, kapitanie. Okej. Wyspa z pomnikiem Avery'ego jest po prawej. Jestem taki podjarany, że dosłownie ręce mi się trzęsą. Tak, znam to uczucie. Albo po prostu muszę zajarać. A może jedno i drugie. Nathan? Patrz, to statek! A raczej jego resztki. Ups! Thank you.
Znalazłeś coś? Tak. 4 miliony w mogolskiej walucie. Ha, ha, ha. Zabawne. To i on! Rany, miał facet ego. Pomnik jest olbrzymi. Chyba ma lunetę, ale wcale przez nią nie patrzy. Może to my mamy spojrzeć? Wyspa skarbów może się schować.
No, chodź. O, nie, nie. Nie, czyń honory. Nalegam, chodź. Okej. I do góry. No dobra, kapitanie. Co my tu... Jest. No i? Jest wyspa w kształcie czaszki? Mów! Jest wyspa. Bez czaszki. To jest to. Libertalia. Niezły z ciebie optymista, braciszku. Tylko my tu dotarliśmy. Więc liczyłbym na odrobinę więcej entuzjazmu. Może najpierw rozwiążmy sprawę z Alcazarem, dobrze? Chodź. Okej. Co? Mówię okej. O, nie, już ja dobrze znam to twoje okej. Na pewno coś ukrywasz, cwaniaczku. Czyżby rave? No a kto inny? Szlagbot. Muszę zejść z tej plaży. Sam! Sam, słyszysz mnie? Może jest gdzieś dalej. Szlak. Sam, o diabło! Sam!